Panie Tomaszu, rozmawiam z panem Tomaszem Wiszyńskim, prezesem UKS Centrum Jałgosłów. Jesteśmy w kolejnym meczu drugiej ligi piłki siatkowej, w którym Centrum dzisiaj grało. Może pan powiedzieć? Tak, naszym przeciwnikiem było dzisiaj UKS Trójka Międzyrzec Podlaski, uznana już marka w drugiej lidze. No właśnie, ja tak może przerwę chwileczkę, bo Międzyrzec Podlaski w ubiegłym sezonie, w poprzednich sezonach graliśmy, ale oni mieli trochę inną nazwę. Czy to jest ten sam zespół, czy po prostu rozszerzona jest nazwa tej drużyny? To jest ten sam zespół, ten sam klub, tylko ze względów formalnych i jakby ze względu na rodzaj finansowania zmienia się. Raz jest to Huragan, raz Trójka, raz jeszcze inaczej było na wyzywanie. Chciałem to wyjaśnić. No udało się wygrać 3-2. Kolejny mecz w tym tygodniu, kolejny rozstrzygnięty w tiebreaku. Tym razem gra już troszkę lepiej wyglądała. Mecz z Bestiosem co prawda był wygrany, ale gra pozostawiała dużo do życzenia. Dzisiaj też nie ustrzegliśmy się błędów i też można było to i szybciej rozstrzygnąć na naszą korzyść i wyraźniej, ale mecz był dużo lepszy. Przeciwnik też dobrze grał, także słowa uznania i przeciwnikowi, i naszym chłopakom. No i pokazuje, że chyba będziemy wracali na te właściwe tory po tych perturbacjach koronawirusowych, gdzie graliśmy przez kilka meczów w dużym osłabieniu, nie mając zmian na dwóch bądź nawet trzech pozycjach. I no wiadomo, to wpływa na to, jak nie można żadnych ruchów zrobić, a gra się nie klei. Także dzisiaj było kilka zmian. Zmiennicy też pokazali się, jedni lepiej, drudzy gorzej. Ci, którzy zaczynali, wracali, pomagali drużynie. Także widać, że jednak to nam pomaga, jeżeli mamy ten szerszy skład i trener ma do dyspozycji wszystkich zawodników. Także oby ten dzisiejszy mecz i te dwie wygrane i troszkę lepsza gra pozwoliła nam wrócić na te właściwe tory, chociażby z początku sezonu, gdzie lepiej to troszkę wyglądało. I może już nie będziemy mieli tych problemów i kadrowych i będziemy mogli spokojnie grać kolejne mecze. Przed nami jeszcze sporo z tych meczy. Różnie może ten układ w tabeli wyglądać. Kusiłby się pan jakieś takie prognozy co do końcowego układu w tabeli? Czy... Co do układu w tabeli, to no już widać, że dwie drużyny są mocne. Jest Legia Warszawa i Sparta Grodzisk Mazowiecki. To są dwie drużyny, które już pokazały w pierwszej rundzie, że bardzo dobrze grają i mają dobrych zawodników. Nie bez powodu są na pierwszym miejscu. Dołącza do nich SMS Spała, który gra coraz lepiej. Dzisiaj chociażby właśnie z tą niepokonaną Legią doprowadził do tiebreaka. Tak, no ale to jednak są zawodnicy, którzy tak będą grali. Oni z meczu na mecz będą grali coraz lepiej. To są młodzi chłopcy i uczą się. I jak widać, ta nauka przynosi efekty. Także na pewno te dwie, trzy drużyny. Jest też Kamper bardzo mocny, ale z którym nam z kolei udało się dość łatwo wygrać. A co do pozostałych, to każdy może wygrać z każdym i myślę, że to pokaże. No, my mam nadzieję, że jeżeli będziemy grali to, na co potrafimy, to będziemy pieli się powoli w tej tabeli. No mówię, przez tą drugą część, tą jesienną, straciliśmy sporo punktów, kilka meczów przegraliśmy, ale jeżeli ustabilizujemy naszą grę, to powinniśmy myśleć o tym, żeby iść w górę w tabeli. Postawiłem pana w takiej kłopotliwej sytuacji oceniania, ale tak pójdę na skróty. Co pana jako prezesa Centrum Augustów zadowalałoby już, kiedy rozgrywki się zakończą w drugiej lidze? Które miejsce? Takie realne, prawda, jak pan to ocenia? Na koniec rundy zasadniczej co najmniej czwarte, czyli faza play-off. No tak. A później zobaczymy. Trzeba czwarte miejsce, a później zobaczymy. No myślę, że jesteśmy w stanie to osiągnąć, a jak wyjdzie, to czas pokaże. No mówię, ja jestem też zadowolony, że udało się zbudować drużynę z chłopaków stąd, z Augustowa. Dołączył niedawno kolejny z nich, Jakub Szczytko, nasz wychowanek. Także zobaczymy. No, to jest taki dla nas ciekawy sezon. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak ta młodzież, która tu uczyła się grać w siatkówkę, jak ona się zaprezentuje na przestrzeni sezonu.